Ja tutaj słyszę język czeski, a jesteśmy w Cieszynie, polskim co prawda, ale ludzie z Czech też są. Ano? Tak czy nie? Tak, ano. Tak. No, my obchodzimy od 86 lat, ponieważ moja mama ma na imię Walentyna. O proszę. No właśnie tak wiedziałem, tutaj spotykając, że tak to jest. I jak to, jak wygląda taki 14 lutego u pani w domu? No moja mama ma bardzo dużo znajomych, w związku z czym odkąd ja pamiętam, to jej imieniny trwają około 2 tygodni. Więc największa feta jest z walentynki. Moja mama też wszystkim składa w związku z tymi walentynkami walentynkowe życzenia od Walentyny. No i to jest taka dosyć huczna impreza dla wielu, wielu, wielu pań, które przychodzą równo przez 2 tygodnie odwiedzać moją mamę i życzyć jej wszystkiego dobrego. Proszę państwa, jesteśmy w Cieszynie, piękny rynek. Wieje też tutaj tak jak zazwyczaj, ale mam widzę, że piękną rodzinę przy okazji. To zapytam najpierw panią, jak się poznaliście państwo? My przez telefon. Przez telefon? A co to znaczy? Była kiedyś taka opcja ScanFan. I zaczęliśmy ze sobą pisać i tak się poznaliśmy. W Cieszynie dużo młodych ludzi. Nie sądzę, żeby ci młodzi ludzie mieli swoje walentynki, ale może się mylę. Może po prostu jestem za stary. Cześć, jak masz na imię? Szymon. Jacek, ty masz walentynkę jakąś swoją? Tak. To mnie zaskoczyłeś teraz. A czego jej życzysz na 14 lutego? Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. A jest z Cieszyna? Tak. O, a jak ma na imię? Możesz zdradzić? Czy zostawiasz to, bo będzie wiedziała? Zostawiam. Cześć. Cześć. Hej, dzień dobry. Jak ma się na imię? Patrycja. Hubert. I Jacek. Słuchajcie, wyglądacie na takie osoby, które są razem, to po pierwsze. Poza tym bardzo lubią Cieszyn, to po drugie. Jak się poznaliście, zapytam w takim razie, żebym, bo wszystko wiem, a chcę się jeszcze dowiedzieć od was. Dla niektórych to może być sytuacja, historia nudna w sumie, bo spotkaliśmy się na uczelni, na kole naukowym. Prawda? Koło naukowe, które niesie miłość. Teraz dużo osób ze sobą pisze, no to łatwiej jest poznać kogoś przez internet, a to jest takie gorsze według mnie, bo lepiej właśnie kogoś spotkać i się zakochać w nim. Słuchajcie, czego można życzyć ludziom na walentynki, czego wy sobie życzycie na walentynki? Wytrwałości w związku, dużo miłości przede wszystkim i wytrwałości w tych związkach. A trudno jest to wytrwałość, jak pani myśli? Po ślubie na pewno jest ciężko. Że ślub to takie już scementowanie i tak się niektórym wydaje, że koniec. Tak na sensie nie trzeba się starać. Właśnie, nie stara się tak jak w narzeczeństwie. Na przykład, nie wiem, pójść do jakiejś kawiarni czy coś takiego. Szukałem osób dookoła, ponieważ mieliśmy trochę małe niedobory ludzi. Szczególnie kobiet podejrzewam na Politechnice. Oczywiście na Politechnice większość z facetów, tak więc jak widziało się kobietę tak piękną jak Patrycja, to już w ogóle od razu się zaciągało. Tak więc postanowiłeś zainteresować tematem i sobą. Dokładnie tak. Zaprosiłem na rozmowę, zrobiliśmy szybką rekrutację. Patty wypełniła teścik, przeczytałem teścik i mówię, o nie, biorę tą dziewczynę. Ciach. Proszę państwa, byliśmy na rynku, a teraz jesteśmy na ulicy Głębokiej. Spotkałem panią, która może powie, czego życzyć ludziom na walentynki. Dużo miłości, radości, takiego czasu dla siebie, na takie szczere rozmowy. No i dużo takiej życzliwości wobec siebie. Tego wszystkim życzę, bardzo. A do kina na jakiś film polski czy zagraniczny? Polski. Za pierwszym razem zadałam, pamiętam, pytanie Hubertowi przy tym stędzie, czym zajmuje się wasze koło i chciałam coś od niego wyciągnąć. A Hubert powiedział, jak przyjdziesz na spotkanie rekrutacyjne, to ci powiem. Tak więc był bardzo taki tajemniczy i tym mnie zainteresował. A pani ma już jakieś plany na 14 lutego? No z moim mężem będę spędzać walentynki. Myślę, że będzie jakaś niespodzianka. O, właśnie. Nie mogę zdradzać, bo to przecież niespodzianka. Nie uciekają, to już jest dobrze. Proszę państwa, walentynki. Czego sobie życzyć na walentynki? Ja bym życzył Aluni takiego wspaniałego weekendu właśnie w pięknym mieście Cieszynie, siedzibie Książąt Piastowskich. No proszę państwa, nie tylko kino, kawiarnia i spacer, ale też nauka, koło i nauka i politechnika łączą ludzi. A dlaczego pani przyjechała do Cieszyna? Pani słyszała o tym mieście, czy jak gdyby lubi pani tą miejscowość? Słyszałam o tym mieście, moi rodzice tutaj byli, zachęcali mnie, żeby tutaj przyjechać i właśnie postanowiliśmy tutaj w te ferie odwiedzić Cieszyn. I jak? Bardzo nam się podoba. Zaczepiła mnie na ulicy, mówi, że podobają mi się tacy właśnie wysocy blondyni z samochodem, inteligentni, elokwentni, erudyci. No i po namyśle zgodziłem się na spotkanie, spodobało mi się, no i od tego czasu
spotykamy się regularnie, nawet się widujemy często. Codziennie można by tak, prawda, zaryzykować takie stwierdzenie. Ja życzę Ci, Hubert, i sobie, żeby było tak, jak jest do tej pory, bo jest wspaniale. Dokładnie to samo miałem powiedzieć, żeby nic się nie zmieniło po prostu. Jesteśmy 2 lata ze sobą i najlepsze, czego możemy sobie życzyć, to po prostu, żeby te 2 lata były takie same, jak te poprzednie. Żeby kolejne lata były takie same, jak 2 lata, które minęły. Dokładnie tak. Nie w tym sensie, żeby było dokładnie tak samo, bo to może być nudne, prawda, ale tak, żeby dużo się w naszej relacji nie zmieniało. Poznaliśmy się przez internet. To była taka internetowa znajomość, która szybko przeszła w takie spotkanie face to face. I długo już są Państwo razem? Od 3 lat. Super. To bardzo dziękuję. Jeszcze kolejnych 103. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich Cieszynian. No to naprawdę aż miło spotkać i bardzo, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Również dziękujemy, Cieszyn, piękne miasto. Mamy nadzieję, że jeszcze tutaj będziemy. Pani jest z Cieszyna, tak? A Pani? A ja jestem z Kielc. Pani jest z Kielc i przyjechała Pani do Cieszyna, żeby złożyć życzenia walentynkowe wszystkim tutaj, którzy mieszkają? Tak, przyjechałam do Cieszyna złożyć serdeczne życzenia wszystkim Cieszyniakom, ponieważ jak się raz jest w Cieszynie, to potem się wraca całe życie do Cieszyna. Czy walentynki też są w czeskim Cieszynie, w ogóle w Czechach? No jasne, oczywiście. Ale pan bardzo dobrze mówi po polsku. A trochę. Myślę, że miłości właśnie, takiej tradycyjnej, trwałej, bezwarunkowej, tak przede wszystkim, żeby trwała, żeby ludzie się nią cieszyli, żeby ją doceniali i byli szczęśliwi ze sobą. Jak jest miłość, to cała reszta się ułoży. Szczęścia na pewno. Ja wiem. Zrozumienia. I lepiej za dużo nie mówić. O. A po prostu pobyć ze sobą. Tak. Właśnie to. Ja to nie rozróżniam, czy jest walentynki, czy cały rok, to tak jak dzień, jak mija. Ale myślę, że każdy dzień to jest małżeństwo o miłości oczywiście, ale o wierności. Zwłaszcza, która w dzisiejszych czasach jakoś tak... Tak, czasem bywa trudno. Bywa trudno, no ale jak widać u nas fajnie. Lampka wina, gorąca kąpiel. No i te sprawy, no. Po prostu ogólnie chodzi o bycie ze sobą, o komunię dusz. A czego pan życzy mieszkańcom Cieszyna, albo w ogóle czeskiego Cieszyna? No ja życzę mieszkańcom Cieszyna, polskiego, czeskiego, no na pewno dużo miłości, ale też żeby zawsze pamiętali o tym, że by nie myśleli na siebie, a myśleli na drugich i pomóc drugim.